Cześć, tu znowu ja, Jagna Niedzielska. W ostatnim odcinku omawialiśmy temat odpadów. Jestem pewna, że macie swoje patety na ich ograniczanie. To ważne szczególnie teraz. Przed nami wyjątkowy czas, święta Bożego Narodzenia. Święta to czas spotkań rodzinnych, przygotowywania prezentów, a dla niektórych to czas zadumy. Mnie święta kojarzyły się z przygotowywaniem sałatki warzywnej. Mama zawsze przynosiła wielką miednicę, stertę warzyw i prosiła o posiekanie na sałatkę. Była góra jedzenia, bo bała się, żeby niczego nie zabrakło, ale nie martwcie się, niczego nie zmarnowaliśmy. Dojadaliśmy do Sylwestra. Dziś jestem bardziej świadoma i planuję posiłki tak, żeby nic nie zostało. W tym roku mamy szczególne święta w czasie pandemii. Zastanawiam się, czy stolica przygotowała coś warszawiakom ku pokrzepieniu serc. Zapytam u źródła, porozmawiam z wiceprezydentem Warszawy, z panem Michałem Olszewskim. Dzień dobry, panie prezydencie. Cieszę się, że możemy znów porozmawiać. Dzień dobry, pani Jagno. Znowu miło panią słyszeć. Mam takie pytanie. W tym roku będą dość trudne święta. Czy Warszawa przygotowała coś dla swoich mieszkańców ku pokrzepieniu serc? To rzeczywiście święta, które będą pewnie zapamiętane zupełnie inaczej niż każde inne, bo sytuacja, jaką mamy w naszym kraju, powoduje, że musimy się też do niej mocno dostosować. Nie tylko my w naszych domach, ale też my jako miasto. Ale też trochę trudno sobie wyobrazić święta bez tych takich, można powiedzieć, elementów, do których zawsze już mieszkańców przyzwyczailiśmy. Nasza akcja Warszawa Cukiernik, Kartka i Piernik to akcja, w której właśnie uczyliśmy mieszkańców, czy też integrowaliśmy mieszkańców wokół pieczenia pierników i zamierzamy dalej to robić, tylko w wersji online, więc będziemy chcieli w sposób zdalny pokazać, jak mieszkańcy mogą ozdabiać pierniki. Ale jest też coś specjalnego, chyba nawet dla pani, bo będziemy mieli również warsztaty. Warsztaty z tego, jak przygotować Wigilię w taki sposób, aby unikać marnowania jedzenia. Unikać zbędnego produkowania odpadów, ale też warsztaty z ozdób, zrobienia ozdób choinkowych też będą zawierały właśnie ten fragment, jak to się mówi ładnie z angielskiego, less waste, czyli jak sprawić, żeby te nasze przygotowania do świąt były jak najmniej obciążające dla naszej planety. Zastanawiam się, czy w obliczu tego, że mamy pandemię, będą mogły odbyć się wigilie dla potrzebujących. Tak, ale w innej formule znowu. Od 6 grudnia przyjmujemy zgłoszenia od osób właśnie potrzebujących i wolontariuszy, którzy będą pomagali nam dostarczyć pakiety dla osób potrzebujących. W nich znajdą się również pierniki, które upieczemy specjalnie dla osób, którymi zawsze się opiekowaliśmy właśnie w tym szczególnym dniu. Choć nasza Wigilia zawsze była traktowana jako Wigilia dla każdego, tym razem dlatego każdego, kto się zgłosi do nas jako ten, kto chce uczestniczyć w tej akcji z pakietami, również będziemy przygotowywali pakiety, które dostarczymy pod wskazany adres. Chciałabym, żebyśmy w tym roku oczywiście gotowali we własnym zakresie, ale także, żebyśmy zamówili potrawy świąteczne z warszawskich restauracji. Będzie to pomoc w czasie pandemii. Jak będą wyglądać u pana święta i czy będziecie zamawiać dania na wynos? Pewnie zamówimy niektóre rzeczy na wynos, faktycznie odstąpimy trochę od pewnego zwyczaju, który akurat mamy. Ja jestem zakochany w kuchni, więc dużo gotuję, ale rzeczywiście myślimy o tym, żeby również znajomych zachęcać do tego, żeby zrozumieć sytuację wielu warszawskich firm, zwłaszcza gastronomicznych, które ten czas mają naprawdę bardzo, bardzo trudny. I tutaj nie chodzi nawet o to, żeby gdzieś tam dostać od nich produkty, których byśmy normalnie nie zrobili, ale bardziej chodzi o to, żeby też zrozumieć sytuację, w której my się jako wszyscy mieszkańcy znaleźliśmy i jest ona trudna dla nas wszystkich. Ale oczywiście za każdym razem zachęcamy też do tego, żeby wiele rzeczy robić samemu i też zwrócić uwagę na to, jak zrobić to, nie produkując dodatkowych odpadów. Panie prezydencie, lubię wspierać lokalne targi rolników i tam kupować składniki. Gdzie pan robi zakupy? Moim ulubionym miejscem, gdzie robię zakupy spożywcze, to jest targowisko na Walcowniczej, na warszawskiej Falenicy. Ale często też korzystam bezpośrednio z zakupów u samych rolników. Mam swojego ulubionego rolnika, u którego kupuję mleko, bo robię z tego mleka sery. To jest ukochane zajęcie mojej córki, więc często siadamy do garnków i robimy własne sery. Robię też piwo, ale to już nie z produktów, które kupuję u rolników, bo tu jest trochę trudniej z dostępem do surowców. Teraz akurat złapała mnie pani w drodze do warszawskiego Restoru, bo jadę tam po rzeczy, które mają drugie życie. Restor to taki sklep, który działa na warszawskim targówku w porozumieniu z nami, w którym produkty, które już nie są używane przez nas, mogą być oddane, a następnie tam są odnawiane i
i można je kupić za środki, które są przeznaczone na cele charytatywne. To taki może być sklep, który ma podwójną misję. Raz, że pozwala pomagać innym, a dwa, że no, realizuje to, na czym nam wspólnie zależy, czyli aby produkować jak najmniej odpadów. A bez jakiej potrawy nie wyobraża sobie pan prezydent święta? No, pewnie powinienem powiedzieć, że bez karpia, ale mam z tym problem, bo ja unikam jedzenia mięsa, chociaż ryby akurat jadam. Karp nigdy nie był moją ulubioną potrawą z dzieciństwa. Zawsze bałem się tych ości, które tam lądują. Więc od razu powiem, moją potrawą, która mi się kojarzy z dzieciństwem i od początku zawsze kojarzyła się ze świętami, jest barszcz. I ja bez barszczu sobie nie wyobrażam świąt. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Będę się zwać w sprawie innych tematów. A póki co życzę dużo zdrowia i do usłyszenia. Wesołych świąt w duchu Less Waste i nieprodukowania odpadów dla pani i dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Planując święta, pamiętajmy o tym, że syty posiłek dla dorosłego człowieka waży około 500 gramów, dlatego ważny jest dobry plan. Ja na zakupy zawsze biorę listę zakupową. Oto zwykła kartka podzielona na 4 części z podziałem m.in. na warzywa, owoce, zioła, nabiał czy produkty sypkie. No i zachciewajki. Podczas zakupów pozwalam sobie na takie dwie. I będę powtarzać jak mantrę, na zakupy zabierajmy swoje wielorazowe worki. Mam taki patent, upycham je w różne miejsca, do kieszeni, do torebki, do samochodu, żeby potem nie zasłaniać się zapominalstwem. No dobra, zakupy zrobione, więc zapraszam Was do mojej kuchni, gdzie pokażę Wam inne sposoby na planowanie. W kuchni czuję się jak ryba w wodzie. Uwielbiam szukać nowych smaków oraz patentów na tradycyjne dania w nowoczesnej odsłonie. Jednak są takie potrawy, których nie warto zmieniać, na przykład czerwony barszcz. Żeby powstał barszcz, musimy zrobić zakwas i to z wyprzedzeniem, dlatego tak ważne jest planowanie w kuchni Zero Waste. Przynajmniej 7 dni przed świętami. Zaraz Wam pokażę, jak zrobić płyn bogów, który nie dość, że jest pyszny, to jeszcze zdrowy. Mam tutaj słoik. Najpierw dorzucę lekkie rzeczy, czyli przyprawy. Odrobinę pieprzu czarnego w ziarnach. Teraz czosnek, ziele angielskie, imbir obrany. Liście laurowe. W środku już mam drobne składniki, więc teraz czas na buraki, które są obrane i pokrojone w większą kostkę. Dzięki temu będą szybciej fermentować. Wrzucamy. Wypełniamy cały słoik po brzegi. Dzięki temu, że przyprawy są na dnie, to one nie będą tutaj pływać na wierzchu i nie pojawi się pleśń. Tyle wystarczy. Jeszcze tutaj widzę małą dziurkę. Dobrze. Czas na zalewajkę. Potrzebujemy wodę z solą. Woda jest przygotowana i jeszcze ciepła, tak żeby sól z łatwością się rozpuściła. Woda jest bardzo dobrze wymieszana z solą, więc mogę dolewać do słoika. A teraz mój patent na zakwas na barszcz, żeby szybciej skwaśniał, szybciej zaczął fermentować, to jest sok po ogórkach kiszonych. Dorzucam, a właściwie dolewam. Idealnie. No, jeszcze odrobinę wody. I gotowe. I teraz tak, nie zakręcamy słoika, a przykrywamy ściereczką. Zawiązujemy sznurkiem albo gumką recepturką. Wstawiamy w miejsce, gdzie jest temperatura pokojowa i jest ciemno. Raz dziennie powinniśmy zamieszać, żeby nie pojawiła się pleśń na powierzchni buraków. Taki zakwas to naturalny probiotyk. A gdy zostaną Wam buraki, możecie wykorzystać je do sałatek, surówek albo kanapek. Są jeszcze inne świąteczne dania, które możemy zrobić z wyprzedzeniem. Na przykład taki bigos możemy przechowywać w zamrażalniku do 3 miesięcy. Albo pierogi i uszka. Pamiętajcie, żeby najpierw przymrozić je osobno, oddzielnie na talerzu, potem wsunąć do torebki, najlepiej strunowej, i z powrotem przechowywać w zamrażalniku. Uszka z grzybami możemy przechowywać do 3 miesięcy, tak samo pierogi z mięsem, a pierogi ruskie aż 6 miesięcy. Jak widzicie, planowanie to podstawa. Nie zapomnijcie o liście zakupowej. Jeszcze jeden mały tip na koniec. Już teraz wykorzystujcie to, co macie w zamrażalniku, żeby zrobić miejsce na nowe, ewentualne pozostałości po świętach.
To koniec na dziś, ale już niebawem odkryję przed Wami nowe tematy związane z naszą piękną stolicą. Śledźcie moje kanały i miasta stołecznego Warszawy i koniecznie pokażcie swoje patenty na to, jak wykorzystać pozostałości po świętach. Do zobaczenia!